Witam Państwa serdecznie, świąteczny poranek. Mówi Marek Szewczyk, zapraszam na przegląd ostatnich 6 turniejów czterech skoczni. Za kilka dni rozpocznie się kolejny, 48, ale popatrzmy teraz, jak to było po ostatnich 6. Rozpoczynamy od 42 turnieju, był to przełom roku 93 i 4, a stał on pod znakiem pojedynku Espena Bredesena i Jensa Weissfloga. Oto właśnie Espen Bredesen na naszych ekranach. Drugi jego skok w Oberstdorfie i w tym momencie obejmuje prowadzenie. Espen Bredesen, 26-letni wówczas zawodnik, który wiele sezonów nie odnosił większych sukcesów i dopiero właśnie rok przed tym turniejem pierwsze większe sukcesy na Mistrzostwach Świata Falun w 93 roku. Tam został mistrzem na dużej skoczni i tam zdobył też złoty medal razem z kolegami w konkursie zespołowym. A więc 26-letni Espen Bredesen, a jego wielkim rywalem był jeszcze starszy, 29-letni Jens Weissflog, jedyny zawodnik z ówcześnie skaczących, który miał już na koncie 3 zwycięstwa w turnieju czterech skoczni. 2 w stylu jeszcze klasycznym, kiedy wszyscy zawodnicy skakali stylem klasycznym, jeszcze nikomu się nie śniło o stylu V podczas 32 turnieju i 33, a więc to były lata 83-85, i trzecie odniósł podczas 39 turnieju już w stylu V. I teraz jego drugi skok w Oberstdorfie, a w pierwszym, którego nie oglądaliśmy, ustanowił rekord w skoczni 124,5 metra. I chociaż Espen Bredesen skakał także bardzo dobrze, wygrał konkurs w Oberstdorfie Jens Weissflog i on objął prowadzenie przed Espenem Bredesenem mniej więcej 8,1 punktu wyprzedza Norwega po konkursie w Oberstdorfie. Jak Państwo wiedzą, zawsze po Oberstdorfie 1 stycznia gapa na skoczni olimpijskim Garmisch-Partenkirchen, drugi konkurs tej serii. I oto Jens Weissflog po pierwszej serii zajmuje drugie miejsce, 104 metry. Państwo widzą, skacze w żółtym plastronie, był wtedy liderem Pucharu Świata i daleki skok, ta skocznia jest mniejsza, o mniejszych parametrach, tu zawodnicy skaczą krócej, a więc mniej więcej 110 metrów skoczył. Ale widzieli Państwo, nie wylądował telemarkiem, za to sędziowie musieli mu odjąć trochę punktów za styl. Piękny, spokojny lot. I lądowanie na dwie nogi. Bardzo daleko już wylądował, już prawie na tym miejscu, gdzie zaczyna się równo. 110 metrów, w sumie nota 231 punktów i w tym momencie pierwsze miejsce, ale on po pierwszej serii był drugi i dopiero teraz skacze ostatni w drugiej serii zwycięzca pierwszej, Espen Bredesen. Także piękny, daleki skok z lepszym lądowaniem. Norweg się cieszy, wie, że wylądował mniej więcej na taką samą odległość jak Niemiec, a że był wyżej w pierwszej serii. Wygrywa i wygrywa konkurs z Garmisch-Partenkirchen Espen Bredesen. Popatrzmy jeszcze raz na ten skok, który dał mu tam zwycięstwo. Było to wtedy drugie, piąte zwycięstwo w Pucharze Świata, a drugie w tym sezonie. 111 metrów, a więc o 1 metr dalej, troszkę lepsze noty, ponieważ lepsze lądowanie, no i ponieważ też był lepszy w pierwszej serii, wygrywa. Wygrywa w Garmisch-Partenkirchen.
Gratulacje od kolegów, ale w klasyfikacji po dwóch konkursach na czele Jens Weissrock z tym, że z minimalną przewagą pół punktu przewagi nad Jensem Weisslogiem. To jest, proszę Państwa, mniej więcej 20 cm przeliczając na odległość. A więc bardzo zacięta i wyrównana walka i przenosimy się do Innsbrucku. Trzeci konkurs turnieju Espen Bredesen na rozbiegu. Po pierwszej serii czwarty. Troszkę się słabi spisał w tej pierwszej serii. Tylko 104,5 metra. I teraz także nie za bardzo. Dość krótki skok, 105 metrów. Oczywiście dość krótki jak na tych zawodników, którzy walczą o zwycięstwo. O zwycięstwo w turnieju i o zwycięstwa w poszczególnych konkursach. Przypominam, to jest 4 stycznia 1994 roku, a więc te największe sukcesy jeszcze przed Espenem Bredesenem, a największe sukcesy to oczywiście medale olimpijskie na igrzyskach w Lillehammer, które się niebawem miały odbyć. A więc na razie trzeci. Wiadomo już, że nie wygra w Innsbrucku. I teraz pytanie, jak zachowa się Jens Weissrock. Był trzeci po pierwszej serii, ale ciut wyżej od Norwega, ale tylko 106 metrów, także nie za bogato. I teraz piękny, daleki skok. Znowu musiał lądować na dwie nogi, bo bardzo, bardzo daleko wylądował. I proszę Państwa, najdłuższy skok drugiej serii, 112,5 metra. Wspaniałe wyjście z progu, idealnie utrafione w punkt. Styl jak zawsze u tego zawodnika. W locie bardzo dobry, tutaj niestety lądowanie na dwie nogi, stąd te niższe noty. I na rozbiegu Andreas Goldberger, który... Nadzieja Austriaków. Najdłuższy skok pierwszej serii, 114,5 metra. Prowadzi po pierwszej serii. Krócej, zdecydowanie krócej w drugiej. Chociaż ładnie, stylowo. Niezadowolony. Zajął w sumie, mimo to wygrał, proszę Państwa. Wygrał, ale w Innsbrucku, a w klasyfikacji Jens Weissrock zwiększa przewagę nad Espenem Bredesenem do 12,2 punktu. To jest mniej więcej około 7 metrów odległości. No i Bischofshofen, ostatni konkurs. Jens Weissrock, drugi skok, proszę Państwa. Tutaj należy się Państwu wyjaśnienia. Otóż tuż przed tym skokiem długo na rozbiegu stał Lasse Ottesen. Tak długo, że proces został dyskwalifikowany, gdyż przekroczył czas. I to tak zdeprymowało Jensa Weissrocka, który w pierwszej serii skoczył 120 metrów, że w tej drugiej serii wylądował zaledwie na 113,5 metrze. Proszę Państwa, zaledwie podniósł skocznia Bischofshofen. Największe parametry tutaj zawodnicy oddają najdłuższe skoki i te 113,5 metra na razie w tym momencie dawało mu pierwsze miejsce, ale ta przewaga zaczęła topnieć, a przypomnę, przewaga wynosiła 12,2 punktu. I Espen Bredesen w pierwszej serii 123,5 metra, ale 3,5 metra dalej w pierwszej serii od Weissrocka i teraz 121,5 metra, a Weissrock tylko 113,5. I okazuje się, proszę Państwa, że w ten sposób zwycięstwo odniósł Espen Bredesen. Jens Weissrock, gdyby w drugiej serii skoczył 118 metrów, wygrałby turniej po raz czwarty. Tymczasem zdeprywowany tym właśnie zachowaniem Lasse Ottesena, który długo, długo stał na rozbiegu, potem został zdyskwalifikowany, no, zdekoncentrowany, skoczył tylko na 113,5 metra. I w taki oto sposób, po wyrównanej, zaciętej walce przez wszystkie cztery turnieje, walce między
Jensen Weisslogiem i Espenem Bredesenem wygrał Bischofshofen i cały turniej Espen Bredesen. A oto właśnie Norweg, a to niezadowolony, smutny, rozczarowany Jens Weisslog. Tak zakończyła się rywalizacja w tym turnieju. Espen Bredesen przed Weisslogiem i trzeci Andreas Goldberger, czwarty Kasa i piąty Sakala. Czterdzieste siódme miejsce zajął Wojciech Skupień, jedyny wtedy nasz Polak pracujący w tym konkursie, w tym turnieju. Thank you.